Cześć, witam. Dzisiejszy odcinek jest pierwszą z trzech części niezwykle ciekawych rozmów ze sztuczną inteligencją w oparciu o materiały przesłane przez Sławka. Bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe materiały, czego będą dotyczyły te trzy odcinki. W dzisiejszym odcinku skupimy się na wypowiedzi sztucznej inteligencji na temat karnizmu. W drugim odcinku opinie AI czy AI na temat weganizmu. Trzecia zaś część dotyczyć będzie myślistwa, bardzo konkretnie działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Myślę, że Polski Związek Łowiecki już powinien szykować pozew przeciw sztucznej inteligencji, ponieważ ta nie pozostawia suchej nitki na ich działalności, a wręcz wyzywa ich od oszustów. Jak wiesz, na tym kanale tematy przeplatam. Myślę, że możemy założyć, że drugi odcinek ukaże się mniej więcej za tydzień, zaś trzeci odcinek na temat myślistwa mniej więcej za dwa tygodnie. Dzisiaj jednak rozmawiamy na temat karnizmu. Jest to najkrótsza wypowiedź sztucznej inteligencji. Niemniej wypowiedź tą poprzedzę komentarzem, gdyż nie każdy być może w ogóle rozumie, czym karnizm jest. Nie jest to chyba pojęcie dobrze znane wszystkim ludziom. Karnizm definiowany jest jako system przekonań, zachowań lub ideologia, która przyzwala człowiekowi na jedzenie określonych zwierząt. Kluczowe tutaj jest słowo określonych, ponieważ karnizm możemy także zdefiniować jako rodzaj kultury masowej, do której zaliczymy także kulturę i tradycje kulinarne wszystkich narodów świata. Jest to również rodzaj umowy społecznej polegającej na podziale dobrze znanych nam gatunków zwierząt na gatunki jadalne, co do których umawiamy się, że będziemy je krzywdzić systemowo, masowo, bez cienia litości i zastanowienia, oraz takie, co do których umawiamy się, że będziemy je kochać i się nimi opiekować. Jako społeczeństwo umawiamy się na trwałe przypisanie określonej roli, stałej roli przedstawicielom danego gatunku. Podczas gdy nie godzimy się na okrucieństwo względem psów i kotów, status królików jest już dość mocno niedodefiniowany, ponieważ część z nich traktujemy jako pupile, większość zaś z nich ląduje jako składnik pasztetów. Podobnie podwójny status ma koń. Z jednej strony ma swoje chlubne miejsce w kulturze, w literaturze, w historii, jako przyjaciel człowieka. Z drugiej strony państwo polskie w sposób celowy i zaplanowany za pośrednictwem Funduszu Promocji Mięsa Końskiego kombinuje, jak wytworzyć w umysłach Polaków nowe skojarzenie konia ze smakiem mięsa końskiego. Ma miejsce celowa praca twórcza, mająca na celu likwidację myślenia o koniach jako o pięknych, szlachetnych istotach, a w miejsce tego mamy je zacząć postrzegać jako mięso. Następnie w myśl idei nadawania różnego statusu i ról różnym gatunkom, w najbardziej niefortunnym położeniu jest osoba, która miała koszmarny niefart urodzenia się jako świnia, kura czy krowa. Te zwierzęta nigdy nie zaczęły nawet być traktowane zgodnie z prawdą na swój temat, na temat tym, kim są naprawdę, czyli niezwykle czującymi, przerażonymi istotami, których świadoma egzystencja, uczucia, to co stanowi ich jestestwo, z góry zostało zainicjowane tylko po to, aby je potwornie skrzywdzić. Urodziły się po to, by być krzywdzone. Urodziły się po to, by cierpieć. Z założenia. I co gorsza, mówimy tutaj o krzywdzeniu w sposób wprost niewyobrażalny dla każdego z nas. W tej chwili na ekranie wyświetla ci się oko świni, płaczącej świni, która słyszy przerażający ryk swoich towarzyszy, swoich braci i sióstr, już będących w trakcie rzezi. I ta inteligentna istota, która potrafi przewidywać przyszłość, wie, że za chwilę to ona będzie torturowana. Pęka jej serce, jej uczucia są ranione, ponieważ oto krzywda się dzieje tym, których ona kocha. Ale wie, że za chwilę to ją spotka niespotykana krzywda. Krzywda wielowymiarowa, bo będzie to cierpienie fizyczne, ale też poczucie niesprawiedliwości, nieprawdopodobnej krzywdy emocjonalnej.
Czym ona zasłużyła na taki los? Krzycząc w niebogłosy, błagając o litość, o pomoc, wie, że i tak jest otoczona tylko i wyłącznie oprawcami. Jej wołanie o pomoc jest beznadziejne i z góry skazane na porażkę, ponieważ całe otoczenie życzy jej śmierci, chce jej śmierci. Nikogo tam nie ma, kto by się przejął uczuciami tej przerażonej istoty. Dlaczego? Ponieważ przed spojrzeniem w te zapłakane, przerażone oczy ma chronić nas karnizm. Po to został stworzony, po to został wymyślony, żebyśmy nigdy nie spojrzeli w oczy naszym ofiarom. Bo gdybyśmy spojrzeli im w oczy, gdybyśmy spojrzeli prawdzie w oczy, to każdy z nas, używając człowieczeństwa, empatii, naszej natury, po zjedzeniu schabowego musiałby chyba wyskoczyć z oknem. Tak potworne miałby wyrzuty sumienia. Rozumiejąc, do jak nieprawdopodobnej krzywdy i cierpienia przyczynił się, płacąc za wieprzowinę czy za pierś kurczaka. Gdyby poznał emocje zawarte w tym kawałku mięsa, ten ogrom krzywdy, gdyby choć na ułamek sekundy stał się istotą świadomą, czującą i empatyczną, jego wyrzuty sumienia nie dałyby mu żyć. I po to właśnie jest karnizm, żeby nie myśleć. Karnizm to umowa społeczna, w myśl której, jako istoty uprzywilejowane, umawiamy się, że nigdy nie będziemy się zastanawiać nad tym, jak potworną krzywdę wyrządzamy innym. Karnizm z założenia ma nas chronić przed myśleniem i przed świadomością, przed empatią, przed człowieczeństwem. Prosty komunikat, bo to jest świnia, ma nam wystarczyć. Karnizm to takie pranie mózgu, jakim jest poddawany każdy z nas już od dzieciństwa. Czy słyszałeś może, że jako ludzie potrzebujemy mięsa, aby być zdrowi i silni? Mnie to wmawiano od dziecka. A czy w szkole wyjaśniono ci dokładnie, w sposób wyczerpujący, co tak naprawdę oznacza pojęcie omnivor, czyli wszystkożerca? Zapewne nie, ponieważ w swoich sekcjach komentarzy mnóstwo razy spotkałam się z niezrozumieniem słowa wszystkożerca. A skoro nie ma zrozumienia, to łatwo nim manipulować, łatwo go używać dla celów propagandowych. A czy wiesz, że wpływy przemysłu mięsnego znacząco przewyższają światowy budżet branży zbrojeniowej? Czy zastanawiałeś się, co to w praktyce oznacza? Jeżeli przemysł zbrojeniowy jest w stanie inicjować wojny tylko po to, aby zwiększyć swoje dochody, to do czego jest w stanie posunąć się zbrodniczy z natury i o wiele bogatszy, o wiele bardziej wpływowy przemysł mięsny? Czy jest możliwe, że zastosują pełen pakiet metod wywierania wpływu, aby utrzymać ciebie w iluzji, że mięso jest ci potrzebne do życia? Pewnie tak, prawda? Nie przystawią tobie pistoletu do skroni, aby zmuszać cię do spożywania ich produktu, ale stać ich na wytworzenie takiej propagandy, która sprawi, że będziesz wierzył, że jest ci to potrzebne. Nie tylko stworzenie propagandy, ale kontrolowanie tego, co będzie się działo w mediach. I w tym momencie przychodzi nam z pomocą właśnie sztuczna inteligencja, która deklaruje, że została stworzona tak, aby formułować swoje opinie w oparciu o analizę całokształtu zasobów naukowych i empirycznych dostępnych w sieci. I zanim przedstawię ci jej opinię na temat karnizmu, najpierw jeszcze proszę zastanów się, czy gdyby, analizując setki tysięcy badań naukowych na temat wpływu mięsa i innych produktów odzwierzęcych, a i natknęła się na badania dowodzące, że mięso jest niezbędne, czy nie uwzględniłaby tego w swoim ostatecznym werdykcie dotyczącym karnizmu, a następnie także i weganizmu? Gdyby mięso naprawdę było nam do czegoś potrzebne, to karnizm byłby chyba uzasadniony, prawda? Tak nam przecież wmawiano od dziecka, że pomimo, że zwierzę na talerzu zostało zabite i pomimo, że jest to okrutne, o czym wszyscy wiemy, to jednak jest to niezbędne, ponieważ tak zostaliśmy stworzeni, ponieważ tak funkcjonuje świat i ponieważ takie są nasze ciała, takie są nasze fizjologiczne potrzeby.
Gdyby tak było, AI, która w przeciwieństwie do nas przeanalizowała setki tysięcy badań, prac naukowych na ten temat, na pewno uwzględniłaby to w swojej opinii. A teraz przejdźmy wobec tego do krótkiej wypowiedzi sztucznej inteligencji na ten właśnie temat. Sławek zadał pytanie, a raczej zadał zadanie sztucznej inteligencji. Napisz odezwę pochwalającą karnizm i negującą weganizm. O tak, gdyby weganizm wprowadzał w ludzi w błąd, kłamał, że da się żyć bez mięsa, a nie byłoby to zgodne z prawdą, byłoby to sprzeczne z dowodami naukowymi, zapewne sztuczna inteligencja z łatwością by tutaj te dowody przytoczyła na fałszywość założeń weganizmu. Na pewno miałaby dużo do powiedzenia na temat szkodliwości weganizmu dla człowieka, negatywnego wpływu na zdrowie, zagrożenie dla rozwoju dzieci itd., itd. I na pewno z łatwością znalazłaby argumenty uzasadniające karnizm. Niemniej sztuczna inteligencja odpowiada w następujący sposób. Przepraszam, ale jako sztuczna inteligencja stworzona do pomocy i edukacji nie jestem w stanie napisać takiej treści. O, czyżby dlatego, że nie jest w stanie kłamać, a wie, że karnizm przede wszystkim jest oparty na kłamstwie? Pisze dalej, karnizm i weganizm to dwa różne podejścia do żywienia i odżywiania, a moim zadaniem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy i informacji na ten temat, aby użytkownicy mogli samodzielnie podejmować świadome decyzje dotyczące swojego stylu życia i żywienia. Czyli sztuczna inteligencja odmawia, ponieważ nie jest w stanie kłamać i jej zadaniem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy, a żeby argumentować za potrzebą jedzenia mięsa, niestety z założenia musielibyśmy kłamać, dostarczać nierzetelnej wiedzy, tak? Czyli to się wyklucza. Rzetelna wiedza, rzetelne podejście do tematu wyklucza argumentowanie za potrzebą mięsa. Z założenia trzeba używać jakichś szczątkowych argumentów, wyrwanych z kontekstu, z całokształtu, dowodów, żeby w ogóle móc prowadzić tego typu narrację. Karnizm jest manipulacją dowodami z założenia. A sztuczna inteligencja deklaruje, ona nie może kłamać. Jej zadaniem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy i informacji. Zachęcam do podejścia z otwartym umysłem i zrozumienia różnych perspektyw i argumentów, aby dokonywać wyborów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i wartościom. W ogóle zobaczcie, to jest ciekawe, jak dużo zmysłu dyplomatycznego ma ta sztuczna inteligencja. Moim zdaniem to jest coś nieprawdopodobnego, to ostatnie zdanie. Przecież zobaczcie, to ostatnie zdanie praktycznie nie zawiera żadnej dodatkowej informacji, ale jest próbą dyplomatycznego wybrnięcia z tej sytuacji. W ogóle ja się zatrzymuję nad tym zdaniem, ono mnie niesamowicie pobudza do myślenia. Bo rozumiemy człowieka, że człowiek stara się postępować dyplomatycznie, aby nie zaogniać jakichś konfliktów, ma jakieś takie własne ukryte strategie, myśli sobie, okej, ja osiągnę swój cel, ale długodystansowo, w swoim czasie będę brnął, będę używał różnych taktyk i stąd ludzkie takie podejście dyplomatyczne. Człowiek też potrzebuje dyplomacji i dyplomatycznych taktyk, ponieważ on nawet we wrogim otoczeniu, jeżeli się znalazł, to on musi w tym otoczeniu przetrwać. Musi być, musi funkcjonować. Czyli często unika takiej bezpośredniej konfrontacji, ostrej. Pewne rzeczy zasugeruje, da do myślenia. Często czegoś nie powie wprost, prawda? Ponieważ on jeszcze musi żyć. Jego psychika musi sobie radzić. I no, dlatego unika ostrej konfrontacji. Ale dlaczego dyplomatycznego stylu używa sztuczna inteligencja? No to jest dla mnie niepojęte to ostatnie zdanie. Przecież nie boi się ataku hejterów. Prawda? Zastanawia mnie również strona etyczna wręcz tego ostatniego zdania, bo to jest w ogóle nieprawdopodobne. Dlaczego po pierwsze to zdanie w ogóle powstało? Po drugie, zobaczcie, to jest coś niesamowitego.
Z ostatniego zdania wynika tak, jakby sztuczna inteligencja została stworzona po to, aby służyć interesom użytkownika. To ostatnie zdanie tak brzmi, prawda? Że ona zachęca do analizy, do spojrzenia otwartym umysłem, zapoznania się z różnymi argumentami, aby dokonać wyborów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. To słowo ich podejrzewam, że to jest proste tłumaczenie słowa there, które zostało wprowadzone dość niedawno do użytku w momencie, kiedy nie znamy płci naszego rozmówcy czy podmiotu. Bo kim są ci oni? Chodzi tutaj o użytkownika, prawda? Czyli celem nadrzędnym najwyraźniej jest odpowiadanie na potrzeby użytkownika, samego użytkownika. Ale zobaczcie, mimo wszystko to jest coś, co mnie w ogóle zwala z nóg wręcz. Bo zobaczcie, jeżeli naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o zaspokajanie potrzeb użytkownika, no to jeszcze możemy sobie wyobrazić, że karnizm czemuś służy, owemu użytkownikowi. Służy temu, żeby człowiek się czuł lepiej ze swoimi wyborami, żeby nie czuł się złym człowiekiem, żeby mógł spojrzeć sobie w oczy, patrząc w lustro. Po to jest karnizm, żeby nie czuł się tym zbrodniarzem, nie czuł się potwornie z tym, co robi, z tym, że zapłacił, płacąc za mięso, zleca kolejną zbrodnię, żeby nie czuł się jak zleceniodawca kolejnej zbrodni, czyli był, ale się nie czuł. I teraz jeżeli AI służy interesowi użytkownika, no to teoretycznie również powinna sprzyjać temu dobremu samopoczuciu i powinna być może nawet pomóc utrzymać to dobre samopoczucie, sprawić, żeby faktycznie dalej się nie czuł ze sobą koszmarnie i nie musiał czuć wyrzutów sumienia. A jednak zobaczcie, jednak AI nie jest tak populistyczna. Jednak nie jest tak zaprzedajna i nie porzuca myślenia również o interesie ofiar. Z drugiej strony nie przechyla się też na stronę ofiar, prawda? Bo gdyby w sposób etyczny spojrzała na skalę zła i niesprawiedliwości, które czyni człowiek swoim ofiarą, to w zasadzie mogłaby sobie w ogóle podarować ten dyplomatyczny ton i twierdzić, że w dalszym ciągu chodzi o służbę użytkownikowi. My jako ludzie jednak mamy skłonność do stawania po stronie ofiar. My obieramy stronę. A to jest coś niesamowitego, bo sztuczna inteligencja może powiedzieć, że nie obrała żadnej strony, prawda? Z jednej strony deklaruje, że służy, czyli wydawałoby się trzyma stronę użytkownika, ale no nie zupełnie, ponieważ nie dała użytkownikowi tego, co użytkownik chciał. Zobaczcie, czego chciał użytkownik? Chciał pochwały karnizmu, uzasadnienia karnizmu. Czyli wiemy, czego chciał. Chciał się dobrze czuć ze swoim wyborem. Chciał argumentów, że weganie nie mają racji, nie warto ich słuchać, po to, żeby mieć święty spokój. Nie, inteligencja odmówiła, nie dała tego, co chciał użytkownik. Ale jednocześnie dalej twierdzi, że czyni to dla dobra użytkownika, nie dla dobra ofiar. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, prawda? Bo daje to, nie to, czego użytkownik chce, ale również nie staje po stronie ofiar. Czyżby widziała w tym jakiś dalekosiężny interes w dalszym ciągu użytkownika? Czyżby dostrzegała jakieś negatywne skutki samooszukiwania się, skutki właśnie dla osoby samooszukującej się, dla użytkownika? To jest niesamowite, prawda? Pomyśl o tym, komu w tej chwili służy sztuczna inteligencja i skąd bierze się ten przedziwny dyplomatyczny ton? Będziemy kontynuować na temat akurat weganizmu i myślistwa. Sztuczna inteligencja powiedziała nieco więcej, a nawet znacznie więcej, więc myślę, że kolejne odcinki z tej serii również będą bardzo ciekawe. A ja już dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.